Żeby komfortowo się wyspać, potrzebujecie w swoim wyposażeniu nie tylko łóżko, ale też śpiwór. Śpiwór Apex Camu od CDE. W pokrowcu wodoodpornym. Potężny śpiwór wykonany z materiału Apex Ripstop, który również jest wodoodporny, flamoodporny. Jeżeli coś się pobrudzi, bez żadnego problemu możecie przetrzeć szmatką i wszystko będzie w porządku. Przechodzimy do śpiwora. Wymiary śpiwora 215 na 95. Idealnie śpiwór pasuje do naszego łóżka Apex Camu na 8 nogach. Uwaga! Guma zaciągająca, aby idealnie pasowało do łóżka. Zakładamy sobie to z góry. Hop. Przechodzimy do dołu. Śpiwór rozłożony. Wygląda to rewelacyjnie. Przejdźmy do śpiwora. Grube 2-centymetrowe zamki z blokadą rozsuwania się z każdej strony. Wiadomo, z jednej strony, z której wstajecie do brania, zwalniacie sobie tą blokadę. Zamki obszyte są polarem, który zakładacie, żadne zimno nie ma prawa do Was się dostać. Rozsuwamy. Specjalna taśma zabezpieczająca zacinaniu się zamka. W środku mega przyjemny, cieplutki polar. Komfort termiczny, jeżeli chodzi, jaki zapewnia ten śpiwór. Wiadomo, dane katalogowe. Spałem przy zerówce bez piecyka. Komfort termiczny miałem zachowany, bez żadnego termofora w środku. Materiał Apex Camu Ripstop. Także plusem tego materiału jest to, że nie musicie wchodzić od razu do środka, kładziecie się. Czasami pada deszcz, masz mokre spodnie, możesz sobie na spokojnie usiąść. Materiał jest wodoodporny. Wystarczy rączką przetrzeć i normalnie możemy sobie siedzieć. Co więcej, materiał bardzo przyjemny, polar, śpiwór. Naprawdę godny polecenia. Sprawdźcie go w sklepie flycarf.pl. No i co? Jak to się mówi, miłego spanka, dobrania i do zobaczenia nad wodą. Siemano. Oczywiście, jakby nie było, kręcąc filmy o produktach, których jestem dystrybutorem na Polskę, kręcąc śpiwór, zapomniałem o jednej rzeczy. Jest też pas stabilizujący śpiwór do łóżka, ale uwaga! Z gumą zapomnijcie o napinaniu tego pasa, szarpaniu, kombinowaniu.
dociągasz sobie, jest guma elastyczna, dopinasz sobie idealnie śpiwór do łóżka i śpiwór nie lata ci po łóżku. A jak to zrobić? Momentalnie. Przerzucamy na drugą stronę. Wyciągamy pas z drugiej strony, również z gumą. Łóżeczko na boczek. Jest guma, nie muszę się chylać. Jest to łóżko w końcu dla osób, które cenią sobie komfort spania. Klikam. Kliknięte. Pyk. Śpiwór przypięty. Nie lata. Nie przesuwa się po łóżku. Do zobaczenia nad wodą.